Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. Tak jak mówił Pan Poseł Sprawozdawca, do drugiego czytania projektu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przystępujemy w kilkanaście właściwie tygodni po tym, jak Komisja Finansów zakończyła swoją pracę. Jest to spowodowane tym, że projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez Europejski Bank Centralny. Taka opinia do nas wpłynęła. Specjalnie nie wniosła tutaj nic nowego i już na początku swojego wystąpienia chciałbym powiedzieć, że Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej popiera zgłoszoną ustawę. Jest to ważna ustawa, ważna, ponieważ dotyczy grupy około 2 milionów osób, członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, którzy zgromadzili na kontach depozytowych kilkanaście miliardów złotych. I zasadniczym celem zmiany ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest właśnie zapewnienie bezpieczeństwa finansowego wszystkim członkom kas. Często są to osoby mniej zamożne, którzy złożyli swoje oszczędności w kasach. Biorąc pod uwagę skalę ryzyka, to trzeba jak najszybciej zwiększyć stabilność skoków i to w dwóch obszarach. Po pierwsze, poprzez wprowadzenie obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach skoków. I po drugie, poprzez stworzenie przepisów w zakresie nadzoru oraz przepisów dotyczących procesów restrukturyzacyjnych. Dzisiaj co prawda istnieje w SKOK-ach tak zwany program ochrony depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i składają się na ten program dwa elementy. Fundusz stabilizacyjny tworzony przez wszystkie kasy ze składek wszystkich kas będący w dyspozycji kasy krajowej i ubezpieczenia depozytów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, tak zwanym TUW SKOK. Mimo to jednak uznaliśmy, że zasadne jest objęcie kas systemem gwarantowania depozytów w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tak jak to ma miejsce w przypadku banków. Jeszcze raz podkreślam, że to wszystko ma zwiększyć bezpieczeństwo depozytów, ochronę obywateli i to może nie tylko w SKOK-ach. Często SKOK-i utożsamiane są z bankami spółdzielczymi i właściwie można sobie wyobrazić, jaki problem wywołałyby perturbacje finansowe w SKOK-ach. Ale to jest dywagacja czysto teoretyczna. Tak czy inaczej, te wszystkie rozwiązania są niezwykle potrzebne i wskazane jest, żeby weszły w życie jak najszybciej. Drugi obszar wprowadzanych przepisów dotyczy objęcia większą kontrolą kas przez Komisję Nadzoru Finansowego. Istotne są przepisy regulujące zasady przejęcia, likwidacji i upadłości kas. Tu podkreśliłbym jedną zasadę, która została wypracowana podczas prac Komisji Finansów Publicznych, a mianowicie tę, która reguluje kolejność ewentualnego przejmowania kas. Oczywiście ważne są również sprawy dotyczące postępowania naprawczego, wprowadzania zarządu komisarycznego w kasach i w kasie krajowej, a zwłaszcza te dotyczące utrzymywania rezerwy płynnej na określonej wysokości. Wprowadzono także przepisy szczegółowe, na przykład dotyczące długości trwania kadencji Rady Nadzorczej, długości trwania kadencji zarządu. Określono warunki, jakie muszą spełniać członkowie zarządów. Wprowadzono także przepisy dotyczące outsourcingu kas, przepisy karne i szereg innych. Jeszcze raz podkreślam, że wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo pieniędzy naszych obywateli. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej opowiada się za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz zmianie niektórych innych ustaw
I na koniec chciałbym powiedzieć, że Klub Platformy zgłosi szereg poprawek, które za chwileczkę złożymy na ręce pana marszałka. Bardzo dziękuję.